Jedziemy na Czarną Górę do Wrocławia. Weekend dla nas po ciężkim tygodniu, albo miesiącu, albo dwóch miesiącach, bo już nie pamiętam, kiedy ostatnio gdzieś odpoczywaliśmy razem. Gdzie to słońce, żeby tu się ustawić? A u mnie koszuleczka Still Work To Do, bo oczywiście zawsze jest coś do roboty i bardzo ciężko się na takie wyjazdy, nawet dwudniowe, wyrwać, ale w końcu się udało i odpoczywamy. Już bliżej żniw, zaraz wyciągamy kombajny, ale dzisiaj o rolnictwie nie rozmawiamy. O, Johnki się patrzy. O, dzisiaj będą takie tematy. Uśmiech proszę. O, dzień dobry, Jasiu. Chyba tak. Jasiu mówi, że da Pepie cześć. Bo my jedziemy do... Idziemy do ogrodu bajek, tak? Tak, i tam będzie świnka Pepa. Ania, patrz. Źródełko. Ja wiem, skąd to leci. No komuś z kanalizacji z domu. No przecież widzę. No jak, źródełko, zobacz, patrz, odpływ z tego hotelu. No założę się, 200%. Źródełko. Napisie świeżej górskiej wody. Biam. Chodź. 200 metrów za nami? No, pierwszy pot? 300. Na czole? Ja jeszcze nie. Chodź, Jasiu. A jak tam młody albo młoda? Daję radę. Czy tak się najadłaś? Dwa. Idziemy, normalnie, Jasiu. Nie pokazuj po sobie, że to jest... Że skaczesz jak koza. Nieważne, że koszulka z keczupu. A co ty robisz? No idzie za nasze grzechy wszystkie na tą górę bajek, idzie na kolanach. Wstawaj, Janek. Proszę, wstań. Wstań do góry. Jasiu pokutuje za swoje czasami złe zachowania, że nie chce i czegoś zjeść. I w brudnych spodniach chodził? Jak później na obiadek pójdziesz? A czasami to i nawet rękę na mnie podniesie. Taki to jest młody gangster, dwulatek, trzylatek prawie. Dokładnie, amen. Zobacz, Bozia tam jest. Pięknie. Zrób jak? Jeszcze raz, zrób amen. Amen. Daj rączkę. Idziemy tam. Tam jest Pepa. Mama cię zaprowadzi do świnki. Czyli po Bozi świnka Pepa w kolejce. Na wszystko jest czas. Bierzemy do domu? Zrobimy sobie huśtawkę z tego? Tak. Taką dużą? To weź, znamy, to weź jedną. To weź jedną do domu. Jeden pień. Auta. Weź do bagażnika włożymy. Na razie mama do torebki schowa, a później do bagażnika. Janek! A tato nagrywa w najlepsze. Ania, Jasiu nas opóźnia, musimy go zostawić. Jasiu, zostajesz. Słyszysz? Masakra. Już prawie jesteśmy. Grzesiek, jak grzesz, nie? Baba! Ale bajka! Ogród jak z bajki, naprawdę. Sprzed 50 lat. Bajkowy ogród. Patrz. Magiczna beczka. Z jakiej to bajki było. Ta Małgosia jest szczególnie urodziwa. Jezu, nie chciałbym takiej Małgosi spotkać. Baba Jaga. Ale ta Baba Jaga całkiem fajna. Taka z brzuszkiem. Może w ciąży. Stań koło niej. Co, która ładniejsza, ty, wiesz, ty wiesz, że jest jakieś podobieństwo? Jasiu, a ty wyglądasz jak Jaś. Hej, tato. Hej. Hej.
Ej, tato, pomachaj mi. Oj. Wiesz, co to jest? Serce. W sercu jesteś. Ładnie przeszliśmy, Ania. Widać to, czy nie widać? Ile? Kilometr? 2 kilosy prawie. No, ale pod górę cały czas, nie? No. To co, chyba wracamy? Zasiu, pierwszy i ostatni raz? Kraina bajek, jest cudownie tu. Szef tak zasnął, chrapie, zmęczył się. Chrapie? No, chrapie. Co, Grzesiek, odpoczniesz dzisiaj? Nie. Z naszym małym Johnem nie odpocznę, ale przynajmniej jest widok na góry, ale jest też widok bliżej na Szambo, także... Ale z opisem się zgadza, co? Janek, gdzie są góry? Pokaż mamie, gdzie są góry? O, tu. Jasiu, a pokaż, gdzie jest Szambo. Tam. Tu jest Szambo. Kto tam? Kim ty jesteś? Kto tam? No jak to jest? Tak to jest, że matka ma sznurek w głowie. Pokaż, co masz pod tym płaszczykiem. Tylko. Ja? No. Dzidziusia. Ani dani. Łapo, mama. Siódma 15 rano, a nasz syneczek sobie postawił krzesełko. Znaczy, krzesełko stało, ale sobie postawił, obrócił w tą stronę. No i ogląda góry. Janek, a czy teraz ja mogę usiąść obok ciebie? Zrobisz dla mnie miejsce? O, tak. To siadaj, razem się zmieścimy. Siadaj. Mama. Nawet tam tatę widać z tyłu. Kula oglądam z rana. Kula z rana? Jak śmietana. Pozdrawiamy Kulę po śniadaniu niedzielnym. Pamiętam, że kiedy Grzesiek był na rewizycie w rolniku u mnie, to właśnie pod koniec naszej randki pojechaliśmy na Czarną Górę, czyli do tej samej miejscowości, co jesteśmy tutaj. Właśnie tam na szczycie odbywała się nasza rozmowa na temat tego, czy Grzesiek jest romantyczny. Grzesiek, i co powiedziałeś? Czy jesteś romantyczny? Tak, jak mi się chce. Tak, jak mi się chce. Coś w tym jest. Ale dzisiaj mieliśmy akcję o 4:00. No, strasznie było. Przyjechaliśmy sobie tutaj na spokojny odpoczynek w góry. Jasiu śpi, wszyscy w ogóle sobie śpimy. Nagle taka syrena, jakby straż dosłownie wjechała do pokoju. I jakiś pan mówi przez głośnik, że proszę natychmiast opuścić hotel i nie używać przy tym windy, gdyż wykryto zagrożenie. No to oczywiście zerwaliśmy się z łóżka. Ale Jasiu się nie obudził. Jasiu się nie obudził. Wybiegliśmy na balkon zobaczyć, co się dzieje. Jedna pani wyszła też. Widziałem na balkonie. Nie dziwię się, że wyszła. Patrzymy, że cisza. Zadzwoniłam szybko do recepcji. Po czym usłyszałam, że alarm jest fałszywy i że proszę wracać do łóżek. Więc wróciliśmy do łóżka. A 2 minuty później pan z powrotem mówi, że a to był fałszywy alarm. No i wtedy, jak się Johnny rozbudził, to mówi, to nie mój dom, ja tu nie chcę być, mamo, do domu. I pół godziny. I pół godziny usypiania. Mieliśmy do recepcji Janka znieść, ale już pół godziny się wymęczył i zasnął w końcu. No i jakoś do 7:00. Dospał. Dospał. Hej, tato. Hej, mamo.
Jasiu, a powiedz pycha. Proszę. Jasiu, pycha? Powiedz pycha. Pipa. Nie pipa, tylko pycha. Jesteś brudna. Ostatnio oglądałam reportaż właśnie na temat tej bacówki i ponoć tutaj wilki się podkradają i bardzo dużo owiec było znalezionych, zabitych. Najpierw było, że to psy. Robaczka masz we włosach, czyli to ostatnie serki, tak? Mam nadzieję, że nie. Wow! Pani pozwoliła nam tu ją pogłaskać. Ale słońce. Nóżka ci się zaplątała. Ale ma, dotknij jej futra, nigdy nie dotykałam owcy. Zrób jej cacyk. Nie bój się. Ona jest malutka, to jest dzidziuś. Mała jest. Oj, zobacz. Chodź, piję mleczko. A, tak. Jasiu, i dziadka odwiedziliśmy w Trzebieszowicach, w mamy domku. Mamusia tu kiedyś mieszkała, wiesz? Ale jej się znudziło. Chciała się poimprezować, poszła do Wrocławia. Uczyć się nie chciała. Jak nie, skończyłam studia. Jestem panią magister i nie planuję pracować w zawodzie. To nie jest pani przedszkolanka, tylko nauczycielka. Chodź. Zapamiętajcie to, bo to jest obraza dla przedszkolanek. Się mówi przedszkolanki, bo są nauczycielki. Oczywiście, że tak. Idź się z dziadkiem przywitaj. Janek, dzień dobry. Powiedz hej. Mam dzień. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Piąteczka. Widziałeś owieczkę? Daj piątkę dziadkowi. Piona. Dziękuję. Daj żubik. Robi żubik. Ale fajny chłop. Wrosły żółw. Żubik, beczka. Jaka beczka? A tak beczka? Beczka i piąteczka. Pięknie. Nasze wyjazdy głównie opierają się na śniadaniu, obiedzie i kolacji. Więc to jest jedno wielkie jedzenie. Z tą małą różnicą, że wczoraj jeszcze po drodze się trochę zmęczyliśmy na górę, na bajkową górę, a cała reszta jest na siedząco i na spokojnie. Nieprawda, jeszcze był basen. A basen też był chwilę. Na basenie. Paweł, jak to było z tym czasem? Czas to pieniądz. No to akurat wiem. Jak się spędza czas w Topaczu? Dobrze. Jest klima. Chyba, że jesteś po drugiej stronie. Wtedy czas leci bardzo wolno. No. A ty się cieszysz tym, że jesteś na słońcu bez klimatyzacji. I zastanawiasz przy się... Przy takich 30 stopniach, pięciodaniowy by obiad. Nie cieszy tak, jak mógłby cieszyć. Tak, nie cieszy, nie, nie. Ale na szczęście w połowie udało się usiąść i już było lepiej. Jest to niemiłe spędzanie czasu za duże pieniądze. To jest Paweł, mój kuzyn, a to jest jego żona Karolina, a to jest Tymek, a tam jest Jasiu i ma coś śmierdzącego w... Ale spokojnie, Grzesiu. Kiedyś będziemy się jeszcze z tego śmiali. Nie, my się tak nagrywamy, a nie jakoś tak spokojnie ten weekend minął. A tu chociażby jakaś cegła na łeb spadła, co nie? A tu nic. Ale jeszcze nie mów, mamy jeszcze A4 do przejechania, a tam często coś się dzieje. Ale to był fajny weekend. No. Naprawdę. Mówisz? Bardzo zadowolona jestem, tego mi było. Ale ciężko jest gdzieś sobie wyjechać i odpocząć, prawda? No ciężko, tym bardziej, że tutaj dla Janka jakieś atrakcje staramy się zapewniać, a nie żeby siedział i oglądał bajkę, tylko jak już gdzieś wyjeżdżamy, to wszystko pod niego. Nie ma klucza. Jasiu, nie czyś kół, proszę cię. On chciał to odczepić, ten znaczek, to się zmienia. I co, Grzeniu, chciałeś atrakcję, cegła na głowę nie spadła, ale masz koreczek standardowo na 4.
to nie jedno. No, kto jeździ A4, ten wie.